Jak założyć konto użytkownika, jak zmienić jego nazwę oraz jak usunąć konto użytkownika w Windowsie 10. Klikam na wyszukiwanie i wpisuję panel sterowania. Wystarczy wpisać panel. Już się nam aplikacja pokazuje. Klikam na panel sterowania. Tutaj mam widok według kategorii. Przechodzę na konta użytkowników. I jeszcze raz. Konta użytkowników. Mam jedno konto, konto administratora. Klikam zarządzaj innym kontem. Nie ma innych kont na tym komputerze, więc dodam sobie nowego użytkownika. Program przechodzi do ustawień komputera i tutaj możemy sobie dodać kogoś innego do tego komputera. Nie będę podawał ani e-maila, ani telefonu, więc klikam, nie mam informacji logowania tej osoby. Dalej upieram się, że nie będzie to konto z adresem e-mail, więc klikam dodaj użytkownika bez konta Microsoft. I wpisuję nazwę użytkownika, niech to będzie Tomek i klikam dalej. I gotowe, konto Tomek zostało utworzone. Przechodzę z powrotem do panelu sterowania. Jeszcze raz wchodzę, zarządzaj innym kontem i już konto Tomek jest tutaj widoczne. Jeśli chcę zmienić jego nazwę, klikam na konto i następnie zmień nazwę konta. Zmieńmy sobie na Tomasz. Klikam zmień nazwę i już mamy zmienione nasze konto na Tomasz. Jeśli chcę usunąć konto, klikam usuń konto. Jeśli chcę usunąć kompletnie razem z wszystkimi folderami, zdjęciami i tak dalej, klikam usuń pliki. Jeśli chcę zachować pliki, klikam zachowaj. Ja usuwam wszystko, potwierdzam i gotowe. Założyłem konto, zmieniłem nazwę i usunąłem konto użytkownika w Windowsie 10. Proszę zostaw komentarz, zasubskrybuj mój kanał i dziękuję za oglądanie.